Dobrze, dzieciaczki. Chciałbym dzisiaj Wam kilka rzeczy powiedzieć, które są bardzo, bardzo ważne na każdej mszy świętej. I do tej pory, do dzisiaj robicie to, ok, ale chcemy zgłębić temat, omówić co i dlaczego, no i ewentualnie poprawić, dobrze? Pierwsze zacznijmy od znaków. Co to jest znak? Jak myślicie, co to jest znak albo gest? Znak, albo to jest coś, co pokazujemy, albo gest ewentualnie. No, na przykład pod wodą było w Neli, że tak, to jest okej. Okej, pokażmy. Tak się pokazuje dobrze. Pod wodą. I czy Nela musiała pod wodą mówić coś, tylko wystarczyło, że pokazała? Pokazała. Okej, wystarczyło, że pokazała i bo wiadomo, że jest okej, tak? Dobrze, no a na przykład taki znak Wam pokażę, zobaczcie. Co znaczy? Cisza. A skąd wiecie? Przecież nic nie mówię, tylko pokazuję. Skąd wiecie? No właśnie, nie trzeba mówić, wystarczy pokazać. Pokazać, nie pokazać. Dobrze, i teraz słuchajcie. Każda Eucharystia zaczyna się od takiego specjalnego gestu. Jakiego? Proszę, Rokuś. Znak krzyża. Oczywiście znak krzyża. I teraz tak. No więc wstańcie z tych krzesełek, tak bokiem. Tak bokiem się ustawcie tutaj, tak jak jest. No chociażby tak. Tutaj bokiem, tak jak Aurelka. Wstańcie. Dobra. No i teraz zrobimy ten znak i sobie go omówimy. No. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dobrze, czyli tak, przeanalizujmy, bo to jest bardzo ważne. I bardzo ważne jest, żeby tak, lewą ręką trzymać na sercu. Nie? I pierwsza bo jest, niektórzy ludzie tak? Robią tak. Bez trzymania. No i robią tak, nawet nie robią tak. Dobrze, a ten gest położonej ręki na sercu, jak myślicie, co może oznaczać? No, skoro miłość. Trzymamy na sercu, tak, czyli przyzywamy Boga Ojca, i już Mu pokazujemy, zobaczcie, nie musimy nawet mówić, już Mu pokazujemy, że Go kochamy. A druga ręka idzie do czoła i przyzywamy Boga Ojca, tak? No ja widziałem już, nie pamiętam, ale widziałem, że tak. Klepią się, tak? Dobra, okej, no teraz słuchajcie, chodźcie tutaj bliżej, tutaj może. I teraz tak, bardzo ważna jest druga czynność, czyli imię Ojca i Syna. I zobaczcie, że z tym Syna schodzimy ładnie tutaj do, aż do pępka, tak? Ponieważ to ma być znak krzyża, a krzyż jest tak, belka podłużna i belka poprzeczna krótsza. Więc tym znakiem Syna naprawdę schodzimy tutaj, nie tutaj na serce, bo na sercu mamy lewą rękę, ok? Mhm. Więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego na ramionach. Amen. Słuchajcie, dlaczego ten znak jest taki ważny, jak myślicie? No, zaczyna się każda msza święta, Gabuś, zaczyna się od znaku krzyża. I się kończy też msza święta znakiem krzyża. Tak. No właśnie. Dlaczego jest taki ważny ten znak? Co on oznacza? Nie tak, tylko tak. Kabiśku, no możecie siąść na kanapie. Bo Jezus umiera na krzyżu. Oczywiście, że tak, ponieważ msza święta jest ofiarą krzyża, na którym zmarł Pan Jezus. Okej, okay, tak? Dlatego znak krzyża jest mega ważny. Okej? Okay? Dobrze. Ale, słuchajcie, tata i mama, kiedy przyjmujemy Pana Jezusa, zaczęliśmy klękać. Zaczęliśmy nie przyklękać, a klękać na oba kolana, dobrze? Żeby przyjąć Pana Jezusa. Więc jak idziemy na księdze, to już nie klęczymy, tylko jak jest przed nami osoba, to już nie klęczymy, tylko przed księdzem klęczymy. Dokładnie tak. Gabi, zróbmy to, bądź chodź tutaj, będziesz księdzem na chwilę. Tutaj jest tak, no chodź, stań tutaj przed ołtarzem naszym i udawaj, że trzymasz Pana Jezusa, a Aurelka, albo nie, Lucyjka, bo ty, Lucyjku, się też będziesz tam przygotowywać do pierwszej komunii, tak? Złóż rączki i pokażemy, jak, w jaki sposób najgodniej przyjąć Boga, Syna Pana Jezusa, tak? Boga Jezusa, dobrze? Okej, więc podchodzisz ładnie, trzymasz rączki, podchodzisz do księdza, tak.
Czyli podchodzisz, przyklękasz na oba kolana. Główka do góry troszkę, bo jesteś malutka. I wtedy ksiądz może, proszę, ciało Chrystusa. Ok, wstajesz i odchodzisz ładnie w skupieniu, tak? Słuchajcie, zobaczcie, tata i mama nie zawsze tak powiedzieli, że też przyklękaliśmy na jedno kolano. Ale przyszedł taki czas, gdzie Pan Bóg dotknął naszych serc, przekonał nas, że jest to najlepszy, najgodniejszy sposób. Tak? Że po prostu człowiek musi swoim ciałem również wyrazić, jak bardzo jest to ważna chwila. Komunia z samym Panem Bogiem. Dobrze. I teraz trzecia sprawa. Słuchajcie, jeszcze kwestia złożonych rąk. Podczas mszy świętej pokażcie mi, wstańcie może na chwilę, pokażcie mi, jak nie powinniśmy trzymać rąk. Jak nie powinniśmy. Tak. Okej. Tak. I tak. Okej, wzdłuż ciała, tak. Albo założonymi rękoma pokażcie. No różnie, tak, różnie, tak. Różnie to bywa, prawda? Możliwe. Tak. Okej. Tak. I ale jeszcze... tak można. Nie. A tak? Podszedł. Teraz pokażcie, jak powinno się. No. Tak. Tak. I tak. I teraz zobaczcie. To nie jest tak, że ten znak... To też jest gest. Dobra? Zobaczcie, to też jest tak, że to też jest gest. Zobaczcie. Palce do góry złożone. To jest tak jakby świątynia. Świątynia, która ma ogromną wieżę, która idzie w górę, tak? Pnie się do góry. To jest znak czego? Że nasza modlitwa idzie... Do góry. Do nieba. A więc w ten sposób pokazujemy, że całym sobą jesteśmy skupieni na Eucharystii, skupieni na modlitwie i że nasza modlitwa idzie do nieba. Łączy się z Panem Bogiem, ale nie tylko. Naprawdę, powiem Wam, że po jakimś czasie, jak już z mamą to praktykujemy, co się okazuje, że dwa razy lepiej skupić się na Eucharystii. Można przymknąć oczy. Przestaje nas interesować, co tam ludzie dookoła robią. A to robisz dla nas rzadko mamy, tak. Mogło. A to te robisz rzadko tak, tylko oczy. Okej. Okay. No nie trzeba zamykać, ale rzeczywiście powiem Wam, że skupione oczy na ołtarz i w tak sposób ręce złożone, może takim będziemy stać jak Gabuś teraz z jakąś, no, prawda? Może nie do końca, no ale właśnie, nie, czasem w dół idzie, tak? W dół nie, bo modlitwa nie ma iść w dół, tylko modlitwa nasza ma iść w górę, tak? Właśnie. Okej? Okay? Postaramy się te trzy rzeczy. Tak, grzechy idą w dół, a wiele idzie. A modlitwa idzie w górę, dobrze. Teraz. I też, a tak często chodzimy na mszę, że w samochodzie nawet tak robimy. No matko, tak? No. To tak. Ja trzymam kierownicę, nie wiem co, jak ty trzymasz, ale ja trzymam kierownicę. To często tak robimy, jak patrzymy tego, to tak. Tego. Tak często. Tak w ogóle. Ciao. Tak.